Hajko. Jeden z najlepszych shotterów, jakich znam. Na dość małym panelu Betclicka, z oglądaniu meczu, gdzie wszystko oglądało około 500 osób, gdzie Boxdel próbował poddymić i w przerwie zachęcał zwykłego kibica do opowiedzenia historii, która miała miejsce przed meczem na Move Federation. Jak jest przerwa, to opowiedz o tej spinie z Wiśle. Dawaj, no. Dawaj. Jak to było? To jest coś, czego ludzie naprawdę oczekują. No ale jak to było? Ja nie wiem, jak on to pokazał, jak no to zostało pokazane, słuchaj, tam. Słuchaj, pogadał swoją perspektywę. Opowiedz, jak było. Opowiedz z twojej strony. A ja nie wiem, czy tam to było pocięte, czy nie. Na pewno. Mów w to. Dawaj, mów jak było po prostu. No dobra, sytuacja mniej więcej w skrócie, bo też nie chcę się tak rozwodzić na ten temat. Spokojnie, bo nie ma o czym. Nie, i nie ma o... No, także wyglądało to mniej więcej tak, że stoimy sobie przed wyjściem i Nitro się pojawił i zaczął coś tam śmieszkować do Michała. Coś tam na zasadzie ble, 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 ble. No a ja jestem taki, że niektórzy powiedzą, ma atencjusz, nie atencjusz. A kto z nas w mediach nie jest atencjuszem? No każdy lubi. Chi z tym. Po prostu ja mówię, powiem. Nie jestem taki, że wolę powiedzieć niż dusić sobie i coś tam zażartowałem. On chyba coś powiedział, że coś tam z przegraną, nie? A nie, to... ja powiedziałem, że on coś tam zażartował, a ja powiedziałem, no my przynajmniej mamy tu team, a ciebie nie chcieli. No i ono po coś tam odbrzęknął na zasadzie, ja po takie pieniądze się nie schylam. No to ja mu powiedziałem, no ale za to pokazałeś, jak się schylasz w oktagonie. A no tak. No i on się tego okay, mogę tak być, coś tam, no? Coś tam. Ja mu znowu coś tam powiedziałem, no już nie pamiętam co, ale coś znowu zrobiłem. Mógł mógł kawałek tej rozmowy tak wyglądać, no. Się prezentuje w oktagonie. No ja się odwróciłem i on do mnie rzucił piłką mi w głowę. No ja się tak do niego odwracam, patrzę na niego, wziąłem mu tą piłkę, mówię, żeby mu głupie pojęcie schodzić do głowy, a on się schował tam za kogoś i mi mówi, ale ja się ciebie nie boję, to chodź. Ja tak na niego patrzę. Tego mówię, nie no, było. Ja nie wiem, czy on wie, co on mówi w ogóle. Ja nie mam się za jakiegoś fajtera, ale no wiecie, o co chodzi, no. Ogólnie cała dyskusja... To, żeby się schować za kimś, kurwa, i powiedzieć, no to chodź, to nie było czegoś takiego, no. Rozpoczęła się i była ciągnięta przez Bąbla, który jak widać z jego twarzy dobrze się bawił ciągnąć za język kibica i ta dyskusja trwała kilka minut. A cały ogień rozpalił Donate, który poinformował Nitra o całej sytuacji, który twierdzi, że wbijanie za każdym razem szpileczki w jego osobę nie jest już smaczne i po prostu wkurwia, co jest oczywiście zrozumiałe. Da. A Bowser jak ostatnia szuja jeszcze kurwa będzie się pytał swojego kurwa przed bazem, co rozjebałbyś go? To miałeś dziwko szansę mnie rozjebać, kurwa, tylko zapomniałeś, kurwa, jaja. Bo kurwa każda osoba, która kurwa wydaje się, kurwa, że chuj wie co, że będzie sobie kurwa. Ale ja przeklinam dużo. Kurwa sobie za każdym razem mordę kurwa wycierać. Chuj ci w dupę, jak jesteś za duży, kurwa, to cię zastrzelę. Kurwa, i tyle. A Bowser też kurwa pała za każdym razem, kurwa, każdy fame, kurwa, musi mną, kurwa, moją osobą promować. Jak nie kurwa Murańskim, kurwa, to jakimś kurwa swoim zjebem, kurwa, kolegą. Poznanym kurwa przedwczoraj. Następnie Nitro w odwecie chciał chyba pościsnąć Boxdelowi, że liże dupę, zaprasza na aferki kilka dni wcześniej, przeprasza za Muranów i jest zawsze po stronie, która mu się najbardziej opłaca w danym momencie i ma większe zasięgi. Wrzucił na Twittera posta z zaproszeniem od Boxdela właśnie na aferki na lekkie podemienie, na co Boxdel bardzo mocno zareagował tweetem. Nitro, zamknij mordę cieciu, bo sam się wtedy zachowałeś jak pajac. Rzuciłeś piłką w tył głowy zawodnikowi z mojej drużyny przed meczem. Jesteś tchórzem i na żywo jesteś miękką fają. Śmieć. Więc naprawdę mocno zawrzało między panami i można powiedzieć, że zwykły kibic jest takim bonusikiem w tej dramie, bo Nitro mówi, że już od dłuższego czasu wkurwia go próba poprawienia swojej obecnej sytuacji, wbijaniem w niego szpilek przez Boxdela, czy wycieraniem sobie dupy jego osobą. A tutaj pokazał, jak to wyglądało od backstage'a, gdzie widać, że wrogo patrzono trochę na Nitra i ciężko nie uwierzyć w to, co mówi Sergiusz. No bo nikt w sumie o zdrowym rozumie nie rzuca piłkę w głowę chłopaka, który nic mu nie zrobił. I w którym miejscu się to rozgrzewali? Nie, bo nie się zapowiedzieli, że się rozgrzewają, no. I w którym momencie się rozgrzewaliście? Ja kopałem piłkę temu, a potem z Boxdelem zacząłem grać, kurwo, która się spruła. No. No trudno, musisz zmienić pasy, stary, co? I potem z Boxdelem w tym samym miejscu zacząłem grać. W którym miejscu się, kurwo, rozgrzewałaś? Ale w oktagonie się najlepiej zgrzewa. No i tu zaczęliśmy grać, oni w ogóle nie rozgrzewali się tutaj i on się spruło coś, tylko szkoda, że tego nie ma. W którym momencie się schowałem tu gdzieś? Gdzieś się niby schowałem, nie? No i nic niestety więcej nie ma. Brakło im Tybulski, hej! Ale to jest za trzeci podobnie. No więc to jest śmieszne, kurwa, że nam pierdolę. Ta, no schowałem się za kimś, no. Przeszkadzać, kurwa. Wychodzili już, kurwa, na mecz. Szkoda, że nie ma tego... Nie ma o chuj chodzi Mai Staśko? Z Boxdelem grać. No nie wiem, ona za każdym razem jak można się do mnie przyjebać, to się do mnie przypierdala, nie? A tutaj po kolei macie wszystkie najciekawsze wypowiedzi Nitra, co sądzi o całej sytuacji, ale jak ostatnio ciężko o poparcie jego osoby przez ludzi w konfliktach, tak teraz duża część publiki przyznaje mu rację.
Ja uważam, że to było niepotrzebne. Sam zwykły kibic powiedział, że wpierdolił się w tam jakieś dogryzki Boxdela, Nitra w imię atencji. No i w sumie nie rozumiem, dlaczego to później tak agresywnie z tego wszystko wyszło. Moim zdaniem nie każdy podnosi się potrafi się bić i chujowe jest to, że się wbijasz. No właśnie, ty się wypierdalasz przy high kicku, Seba.